10 absurdalnych pozwów sądowych. Materiał opracowany na podstawie JoeMonster.org. Allen Hecker. Mężczyzna w 2006 roku pozwał Michaela Jordana i firmę Nike na ponad 800 milionów dolarów za to, że jego podobny wygląd naraził go na zniesławienie, emocjonalny ból i stałe cierpienie. Twierdził, że nie może się nigdzie ruszyć, nie będąc porównywanym do gwiazdora. Uznał, że jego rola w promowaniu Jordana jest wystarczająca, aby do sprawy włączyć firmę Nike. Richard Overton. W 1991 roku mężczyzna wystosował pozew przeciwko kompanii piwowarskiej Anheuser-Busch za fałszywe reklamy, które doprowadziły do emocjonalnej zapaści i strat finansowych. W przeciwieństwie do tego, co sugerowały reklamy Bud Light, nie zaczęły się nim nagle interesować kobiety, tak samo jak nie pojawiła się przed nim znikąd tropikalna plaża z pięknymi paniami. Jakby tego było mało, zaznaczył, że na drugi dzień po piciu piwa boli go głowa. Pozew został odrzucony, zanim w ogóle trafił do sądu. Marina Bay. Kobieta wytoczyła ciężkie działa przeciwko NASA, twierdząc, że korporacja zakłóciła równowagę wszechświata, wysyłając sondę na kometę Tempel 1. Jak stwierdziła, naturalny balans sił we wszechświecie nigdy nie będzie już taki sam, za co przyjdzie nam zapłacić moralnym cierpieniem. Odszkodowanie miało wynosić 300 milionów dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile kosztowała sama misja. Ostatecznie pozew został odrzucony, kiedy fizycy ogłosili, że sonda nie miała żadnego wpływu na trajektorię lotu komety. Czary. W 2008 roku pewien Kanadyjczyk domagał się 2 miliardów dolarów odszkodowania od kilku korporacji za uprawianie czarów, satanistyczne rytuały i kontrolowanie fal mózgowych w celu zwiększenia zysku. Wśród oskarżonych były m.in. Microsoft i Walmart, a także kilka uniwersytetów i profesorów pomagających rzekomo w opracowaniu technologii sterującej umysłami. Adwokaci pozwanych stwierdzili, że to czysty absurd, jednak sędzia zgodził się przynajmniej wysłuchać argumentów poszkodowanego. Gloria Sykes. W San Francisco w 1964 roku doszło do małej awarii tramwaju liniowego, który jechał właśnie z górki. Jedna z pasażerek doznała kilku zadrapań i miała podbite oko, ale pozwała miasto na 500 tysięcy dolarów z dużo bardziej kuriozalnej przyczyny. Jak stwierdziła, to wydarzenie uwolniło w niej demoniczne pożądanie seksualne. Gloria w swej niekontrolowanej nimfomanii uprawiała seks z ponad setką panów, z czego około połową w jednym tygodniu. Okazało się później, że ma pewne zaburzenia półrazowe i wypłacono jej 50 tysięcy dolarów odszkodowania. Jonathan Lee Riches, więzień z Oklahomy. Jeśli chodzi o pozwy sądowe, jest rekordzistą. Na jego koncie znajduje się ich ponad 4 tysiące. Ofiarami, których byli m.in. George W. Bush, somalijscy piraci, NASCAR, NFL, Martha Stewart czy szef Apple'a Steve Jobs. Pozwał też postacie historyczne jak Platona, Nostradamusa i Che Guevarę, a nawet obiekty, wieżę Eiffla czy pomnik Lincolna. Najsłynniejszym, chyba najbardziej ironicznym pozwem wystosowanym przez niego był ten z maja 2009 roku, kiedy dostało się samej księdze rekordów Guinnessa za to, że bezprawnie umieszczono go tam pod hasłem największego oskarżyciela świata. Peter Wallis. W 1998 roku mężczyzna złożył pozew przeciwko swojej byłej dziewczynie za zajście w ciążę bez jego zgody. Peter oskarżył Kaylee Smith o oszustwo i naruszenie umowy za celowe nabycie i niewłaściwe wykorzystanie jego nasienia. Według Petera Smith dała mu słowo, że będzie używała pigułek antykoncepcyjnych. Potem umyślnie przestała je brać, żeby zajść z nim w ciążę. W rezultacie Wallis został ojcem dziecka bez swojej wiedzy i zgody. Jego domaganie się pieniędzy opierało się na tym, że będzie musiał pokryć wydatki na utrzymanie dziecka, którego nie chciał. Po stronie pozwanej prawnicy argumentowali, że Smith nie mogła ukraść nasienia, ponieważ zostało przekazane podczas dobrowolnego działania.
W związku z tym w świetle prawa jest uznany za prezent, a Wallis nie ma już prawa do posiadania. Po wiadomości o ciąży Wallis oświadczył się Smith i poprosił, by dokonała aborcji, jednakże Smith odmówiła obu ofert i przeprowadziła się do swoich rodziców. W przeciwieństwie do argumentu Wallisa, że kobiety mają wybór, więc niesprawiedliwym jest, żeby musiał płacić, Smith miała prawo odrzucić obydwie propozycje i wygrała sprawę. Stella Liebeck. W 1992 roku 79-letnia kobieta była pasażerem w wozie jej wnuka, kiedy zamówili kawę w lokalnej restauracji McDonald's. Kawa została zaserwowana w styropianowym kubku z plastikową pokrywką. Liebeck próbowała zdjąć pokrywkę, żeby dodać śmietankę i cukier do swojego napoju. Umieściła kubek z kawą między kolanami i zdarła pokrywkę, co spowodowało wylanie zawartości kubka na jej nogi. Niestety jej strój pogorszył sytuację, ponieważ spodnie dresowe wchłonęły wrzącą kawę, przyklejając ją do skóry i pogarszając poparzenia. Doznała oparzeń trzeciego stopnia na wewnętrznej części ud i była hospitalizowana przez 8 dni, podczas których przeszła zabiegi przeszczepienia skóry. Po złożeniu pozwu przeciwko McDonald's, Liebeck zamierzała pójść na ugodę na sumę 20 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów leczenia i utraconych dochodów córki, która wzięła wolne z pracy, by zająć się matką. Jednakże McDonald's odrzucił ofertę. Przez ten przypadek wyszło na jaw 700 poprzednich pozwów zaoparzenia kawą z lat 1982-92. Niektóre zawierały oparzenia trzeciego stopnia. Prawnicy Liebeck wykorzystali to, by udowodnić, że organizacja była świadoma ryzyka związanego z temperaturą kawy i wysnuli pozew za niedbalstwo. Ława przysięgłych przyznała Liebeck 160 tysięcy dolarów odszkodowania i 2,5 miliona dolarów za straty moralne. Kwoty późniejszych odszkodowań zredukowano do 480 tysięcy dolarów po tym, jak podano informację, że temperatura kawy była błędnie odnotowana. Catherine McGowan. W 2000 roku kierowniczka lokalnej wypożyczalni filmów zadzwoniła do stacji radiowej, by wziąć udział w konkursie, w którym można było wygrać nowego Renault Clio. McGowan nie wiedziała, że nagrodą był zabawkowy model samochodu, co sprawiło, że poczuła się rozgniewana i upokorzona. Jak się już pewnie domyślacie, pozwała radio. W wyniku pozwu Chris, radiowy DJ, który stał za tym wyczynem, został zwolniony za złamanie zasad rządzących stacją, że konkursy powinny być prowadzone etycznie. Kierownik stacji skontaktował się z dziennikarzami i przyznał, że McGowan została wprowadzona w błąd, co sprawiło, że sądziła, że konkurs jest prawdziwy. Szczęśliwie McGowan wygrała sprawę i otrzymała wystarczającą ilość pieniędzy, żeby kupić sobie prawdziwego, nowego Renault Clio. Sanford Clardy. Sędzia oddalił pozew na 100 milionów dolarów, w którym skazany twierdził, że Nike powinno było go ostrzec, że ich buty Air Jordan są niebezpieczną bronią. Clardy został skazany na 100 lat więzienia za deptanie po twarzy mężczyzny przed motelem w Portland. W wyniku incydentu ofiara wymagała założenia szwów i operacji plastycznej nosa. Clardy pojawił się na czołówkach gazet, gdy złożył pozew o przeniesienie odpowiedzialności za atak na firmę Nike za rzekome zaniechanie ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z obuwiem. 24-minutowe przesłuchanie obejmowało krótką odpowiedź prawników Nike. Wyjaśnili, że buty nie były wadliwe i nie ma żadnego niebezpieczeństwa spowodowania tak ciężkiego uszkodzenia ciała, jeżeli byłyby używane zgodnie z przeznaczeniem. Sędzia odmówił Clardemu darmowego prawnika, ponieważ był to pozew cywilny. W końcu sędzia musiał uciszyć Clardiego, by mógł wydać wyrok. Oczywiście Nike wygrało sprawę, ale podobno wydali ponad 1400 dolarów na opłaty sądowe. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście o jakichś innych dziwnych przypadkach pozwów sądowych, czy znacie takie historie, a może sami się spotkaliście z jakimiś dziwnymi sytuacjami. Ponadto dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, na których filmy również pojawiają się codziennie, a to Ciekawe, kanał z ciekawostkami oraz Światowa Historia, na którym publikuję materiały dotyczące historii. Trzymajcie się, cześć!